Cześć, ja jestem Rodaty, a przed Wami kolejna produkcja opisana i przedstawiona na kanale. Koniec grudnia 2017 roku przyniósł nam ciekawą gierkę z gatunku Survival. I wiele osób pewnie pomyśli... Znowu. No niestety, tak, survivali mamy bardzo dużo, ale z drugiej strony musimy się zapytać, dlaczego survivali powstaje tak dużo? Może dlatego, że ten gatunek jest tak bardzo popularny? O grze zatytułowanej Survive the Night słyszałem już blisko 2-3 lata temu. Pamiętam, że mieli albo jakąś akcję Kickstartera, albo innego zbierania pieniędzy. I jak wiecie, albo nie, czasami wspieram interesujące projekty. No i muszę się przyznać, że wsparcie Survive the Night było na początku bardzo interesujące, ale chyba delikatnie okazało się wtopą, bo o grze zrobiło się cicho na wiele miesięcy po Kickstarterze, nawet można było to już w sumie przeliczyć na lata, ale spoko, w końcu pod koniec 2017 roku dostaliśmy możliwość zagrania. Na Discordzie zostawiam Wam giveaway 3 kluczy do tej gry, na czacie po prostu /giveaway, tam wystarczy pacnąć emotkę pod treścią, są 3 giveaway, więc można pacnąć i 3, by zwiększyć swoje szanse. Nic innego nie trzeba robić, nie trzeba być jakimś zasranym, spapranym subskrybentem na Twitchu, żeby mieć 0,5% szansy, bo i tak nie mam partnerstwa, więc bądźmy fair, giveaway jest po prostu dla każdego. Zaznaczmy tak, ten tytuł nie ma trybu jednego gracza. W momencie tworzenia materiału był tylko online oraz serwery do 15 slotów. Ta produkcja ma być takim survivalem kooperacyjnym z opcją spotkania innych grup graczy, oczywiście PvP też, ale czy... 15 slotów na serwer to nie jest przypadkiem za mało? Trochę tak w mojej ocenie. Oficjalną cenę macie na ekranie na scence. Steam mówi nam, że można ją dostać po dość sporo, bo 90 zł, czyli tam w przeliczeniu za okrągłe 20 euro. Na G2 na razie ofert brak, ale warto poszukać kilka dni po materiale, bo robiłem go świeżo po wydaniu Survive the Nights na Steamie. Niestety już na początku gra mówi nam, że w to co gramy to jedynie stres test. Wersja testowa pre-alpha i możemy spodziewać się całej masy błędów, no po 3-4 latach robienia gry, przykra sprawa. Jednym z takich błędów jest koszmarnie długi loading screen na serwer. Grę odpalałem z 10 razy, z firewallem, bez firewalla, na jednym internecie, na drugim internecie, na jednym komputerze, na drugim komputerze, na trzecim komputerze i zawsze loading screen na serwer zabierał mi minimum 2-3 minuty. Ale w końcu dochodzi to do końca, gra się wczytuje. Wejście do gry, respawn na pustkowiu i kolejny spory problem. Silnik gry na siłę chce utrzymać grę na 60 klatkach. To jest Unity 5, gra ma chyba ustawiony z góry lock na 60, ale on nie do końca działa, kiedy monitor otrzymuje z karty na przykład 120 klatek. W czym tkwi problem? Otóż w tym, że gra po prostu zrywa. To w końcu survival, prawda? I dla tego gatunku takie problemy powinny być standardem. FalSync. Nic tutaj nie zmienia, ale ogarnąłem to jako tako, blokując w ustawieniach monitora ilość klatek na 60 z góry. No i pograłem nawet z paroma osobami na serwerze, wiecie, po prostu spotykając randomu w jakimś miasteczku, no i po śmierci niestety dostajemy disconnecta z serwera. Nie mamy opcji zrespawnowania się, przynajmniej w tej wersji, w którą ja grałem, a serwera w historii w przeglądarce też nie ma, bo historia serwerów jeszcze nie działa. I to było tyle z poznania paru graczy w tej grze. No, ale oczy mi się leciutko otworzyły z wrażenia pozytywnego na jedną sprawę. System pogodowy i klimatyczny w tej grze w Survive the Nights. Efekty deszczu są bardzo ładne jak na survivala. Naprawdę, spływająca gdzieniegdzie woda po ulicach, gromadząca się w niektórych miejscach, pioruny rozświetlające powoli, zwiększający się przed nocą mrok. Naprawdę fajna, klimatyczna sprawa. Lekko inaczej też wyglądają tutaj drzewa i liście w zależności od ilości dni, jakie minęły w grze, tak? Czyli powiedzmy jest pewien cykl tego, jak gra mniej więcej klimatycznie wygląda. Czasami to samo miasto spowija mgła, czasami nie. Te klimatyczne sprawy są naprawdę tutaj w tej grze na plus. Podobnie jak brak zarączkowej mapy. Nie mamy takiej mapy, że sobie otworzymy, o tu jest lotnisko, tu sobie pobiegnę. Nie! Mapa jest na stronie oficjalnej, ale tylko poglądowa. Musimy się wizualnie ogarnąć, gdzie jesteśmy. To jest fajne, że też niby mamy tutaj realny cykl księżyca i faktycznie, przeżywając w tej grze 10, 12, 15 dni, jak była pełnia, to było w miarę ładnie wszystko widać, praktycznie można było dostrzec zarysy budynków i tak dalej, nawet daleko, ale jak już księżyc był w innej fazie, to już dużo słabiej było wszystko widać, nawet czasami w ogóle. Jednak czas trwania nocy jest tutaj masakryczny. 30 minut trwa dzień i 30 minut trwa
noc na standardowym serwerze, chyba że będą jakieś inne, z czego z dnia zabrane jest jakieś 15 minut na wschód i zachód, przez co łącznie dzień mamy dużo krótszy od nocy, no ja pierdyle. Jak wygląda tutaj crafting w tej grze? No cóż, dziwnie, bo musimy znać przepis na przedmiot, skąd? Ano ze strony internetowej, albo po prostu kombinując, na przykład dokładając balkę do siekiery, dostaniemy na przykład zwykłe drewno do kominka, tak? I fajne jest też to tutaj, że z drugiej strony te wszystkie przedmioty możemy gdzieś w czymś wykorzystać, niekoniecznie do craftingu, i to jest całkiem nieźle przemyślane, że belki drewna można wykorzystać, no naprawdę na przynajmniej z 10 sposobów. System ran, potrzeby jedzenia, choroby, temperatura ciała, dzienne kalorie, jakie powinniśmy zjeść. To wszystko wypada spoko, jeżeli chodzi o system i w sumie im więcej jemy, tym lepiej się czujemy, tym większe mamy jakby statystyki przeliczane na postać. To jest całkiem niezły pomysł, że im lepiej się czujemy, im lepiej jesteśmy zabandażowani, im lepsze jedzenie jemy, tym po prostu jesteśmy silniejsi, dla przykładu. Kompletnym jednak absurdem jest tutaj system zmęczenia. Jeżeli podskoczyliśmy sobie 3 razy, mając w ekwipunku tylko pustą plastikową butelkę, tak? To okej, okay. Męczymy się dokładnie tak samo, jakbyśmy skakali z ruskim czołgiem na plecach. Jeżeli uciekamy przed zombiakami z patykiem w ręku, albo z tak zwanym full staffem, czyli wiecie, pełnym ekwipunkiem i najlepszym ekwipunkiem gry, to męczymy się tak samo. Kto to zrobił? Nie wiem, no tak duże spierdzielenie, no... Ach, masakra. Jeżeli mamy na przykład 8 nabojów do pistoletu, to raz strzelamy z niego 2-3 naboje bez przeładowania, raz... jeden i postać przeładowuje. Jaki jest w tym sens? Nie rozumiem. Czasami potrafi przeładować nasza postać broń, nie mając do niej amunicji. Brakuje mi po prostu czasami słów. Amunicja nie jest tutaj oddzielna, czyli nie mamy osobnych magazynków do jednej broni, po prostu mamy z góry konkretny typ nabojów, więc no... dlaczego? Dlaczego podnosząc amunicję też od razu pistolety, jakie mam w ekwipunku, się przeładowują? Albo na przykład amunicja stojąc w miejscu do pistoletu się po prostu sama zwiększa. Nagle mam 91 nabojów, potem 92, 93. No trochę WTF. Cały ten system nabojów w grze do broni jest na razie zbugowany. Zombiaki też wieszają się praktycznie na wszystkim, na schodach, na sobie nawzajem, na prostych przeszkodach. Stoją przed nami, nie atakują, no ale dobra, są rzeczy, które tutaj w tej grze zaskakują. Przejdźmy do tego, co mi się spodobało. Bardzo pozytywnie. Jeden z takich elementów mechanicznych, jaki jest nareszcie w tej grze, mi się szalenie spodobał. No kurdeszcz, mamy nareszcie możliwość przebudowy praktycznie każdego budynku, do jakiego wejdziemy w grze. A wyobraźmy sobie, że na mapie tych budynków jest kilkaset i każdy możemy delikatnie zmodyfikować. Mamy możliwość na przykład zabarykadowania drzwi, zrobienia w nich zamku, takiego, że wiecie, takiego skobla, który możemy przesunąć, tak? I to sprawia, że inni gracze na przykład nie mogą do tego budynku wejść, zombiaki mają troszeczkę większy problem z wejściem do takiego budynku i tak dalej. I to w każdym możliwym budynku, jaki spotkamy, który ma drzwi. Zadbano też o wiele fajnych animacji, na przykład nasza postać faktycznie otwiera puszkę konserwy otwieracza, i to zajmuje troszeczkę czasu. To nie dzieje się tak po prostu w ekwipunku, wiecie, że pstryk i nagle puszka się otwiera, tylko faktycznie jest na to przeznaczona animacja i przeznaczony czas. Przewspaniała sprawa to jest system oświetlenia i elektryczności w tej grze. To jest naprawdę coś, czego w żadnym innym tego typu survivalu tak na dzień dobry nie spotkałem. Chyba może wreszcie to było. Na razie jeszcze jest to w powijakach, ale część tego systemu już działa. Na przykład w budynkach na świecie mamy takie elektryczne, wiecie, skrzynki, tak? Jak mamy sparki lub przewody, możemy je zmodyfikować albo aktywować i w budynku możemy włączyć na przykład oświetlenie. I to mi mózg rozwaliło, kiedy okazało się, że mogę wykręcić żarówkę w jednym budynku w grze i wkręcić sobie ją w innym budynku. I będzie działać, będzie świecić. No po prostu poczułem się jak chomik taki, który z rozkoszy wpierdziela ukochaną marchewkę z takim przekozackim uśmiechem na twarzy. Ten feature w tej grze jest no po prostu wspaniały. Jeżeli mamy na przykład swój schowek, swój safe house, który sobie zrobiliśmy gdzieś, no to na przykład możemy domontować do niego kłódkę na drzwiach, tak? Możemy zamontować kłódkę na przykład na schowkach, na skrzynkach, które znajdują się w tym budynku, nie wiem, nawet na piecu, żeby nie można było go chyba otworzyć. Nie wszystkie systemy z tego systemu przerabiania budynków są wprowadzone do gry, bo na przykład okien na przykład jeszcze nie można barykadować. Da się no zrobić to z wieloma innymi rzeczami, ale trochę jeszcze
jeszcze tych feature'ów brakuje. Fajne jest to, że możemy targać przedmioty na przykład do safe house'a i je normalnie kłaść na ziemi, na półkach. Jak nie wiem, na przykład wiecie, no w Skyrimie było, tak? Bierzemy item z ru i on po prostu będzie leżał dokładnie tutaj. Możemy przetargać całą masę rzeczy i zasypać sobie safe house'a na przykład pustymi butelkami, bo czemu nie? Ogromną jednak wadą tej produkcji jest fakt, że poza zombiakami ciężko jest tutaj od czegoś zginąć. Nie ma zwierząt, nie ma jakichś, nie wiem, psów, niedźwiedzi, wilków, czegoś w tym stylu. Mało jest tutaj tego klasycznego survivala. No mimo deszczu i stania w kapciach na dworze nie było mi po prostu zimno. Inną ogromną wadą jest ucinanie systemu craftingu. Mamy przykładowo przedmioty do samochodu, ale dowiadujemy się, że nie mamy jak ich użyć, bo po prostu mechaniki użycia ich w pojazdach w aktualnej wersji pokazywanej wam na materiale no jeszcze nie ma, więc targamy części samochodowe, których ich tak nie użyjemy, bo nie ma po prostu jeszcze tej mechaniki, gdzie można je wykorzystać. Upadek do wody z pół metra w tej grze to niestety śmierć, bo przecież pływania też jeszcze nikt nie zrobił. Finalnie, niestety, zagrałem grę, którą ocenić jest dość trudno. Mamy wiele feature'ów, których absolutnie nie ma w innych grach. System deszczu, wody, kałuż, które się pojawiają po prostu razem z deszczem, z burzą, tak, system pogodowy, te wszystkie barykadowania się, domontowywanie zamków do różnych miejsc, system elektryczności, jak mówiłem, wykręcanie tej żarówki jako przykład. No ale z drugiej strony zagrałem w grę, która jest robiona absurdalnie długo i absurdalnie mało w niej jest sensu. Zobaczymy, może to się zmieni z czasem, na razie jednak mocno wątpię. Główną wadą Survive the Night jest ogromny świat, chyba 64 km2, faktycznie jest naprawdę wielki, ale jest tak pusty, że no muszę to powiedzieć, że pusty jak ja pierdylę. Kilometry kwadratowe nicości. Cała masa innych survivalowych gierek to ogromna ilość jakichś małych, minimalnych miejsc z lutem. Wiecie, jakaś stacja benzynowa przy drodze, gdzie można znaleźć jakąś wodę, jedzenie, coś. Tutaj tych miejsc jest jak na lekarstwo. Naprawdę tych miasteczek czy miejsc do lutowania jest może z 10 na tak ogromną mapę. Również za Survive the Nights odpowiada tak mała ekipa, że wątpię, by gra rozwijała się dostatecznie dobrze i szybko. Nawet takie indykowe survivale jak Next Day Survival, robione też przez parę osób, albo Beyond Despair, też robione przez parę osób, miały zrobiony świetnie system świata, który po prostu był ciekawy. Tutaj na razie ten świat to katastrofa. Jeżeli ktoś mówił, że w DayZ jest Running Simulator i biegamy przez 5 minut nic nie robiąc, to tutaj jest jeszcze gorzej, bo biegamy przez 20 minut biegania po niczym, by znaleźć, nie wiem, stację benzynową, w której nic nie ma, bo wszystko jest work in progress, czyli po prostu są budynki, w których nie ma nic do znalezienia i wielokrotnie coś takiego mnie w tej grze spotkało. Niestety założenie gry, Survive the Nights, przeżyj noce, nie jest tutaj kompletnie żadnym problemem, bo nie ma systemu respawnu przeciwników, zombiaków czy czegoś nocą. Jest ich faktycznie może trochę więcej, możemy sobie jednak stanąć po środku miasteczka, gdzie zombiaków nie ma, tak? Nie ma ich punktu respawnu i przetrwamy nawet 1000 nocy. Gra nie posiada systemu zagrożenia nocą, a jedynie przeszkodą są tutaj zombiaki, które nam wyskoczą gdzieś za rogu albo za krzaka. Według opisu, zombie są bardziej agresywne, bardziej liczne w nocy, no i może jest to delikatnie fakt, ale klimat nocy muszę tutaj jednak docenić. Na tle wszystkich tych wad, które wymieniłem, noc w tej grze jest nocą. Ciemno jak w dupie, a światła obozów albo konstrukcji widziane z daleka robią tutaj naprawdę niezły klimacik, jeżeli komukolwiek uda się odpalić elektryczność. Dodatkowo fakt, że mamy tutaj system budowania własnych obiektów, stawiania pierwszych przedmiotów skraftowanych przez graczy, po prostu ich używanie na tym świecie jako sandboxowy model, no to jest fajne. Problemem jest jednak ta pustość wielkiego świata i 15-slotowe serwery w dniu wydania na Steamie, gdzie ciężko jest kogokolwiek znaleźć. Finalnie zostawię tutaj na miniaturce kolor niestety pomarańczowy, gra jest słaba na razie. Oceny po wydaniu na Steamie mieszane i z tym się właśnie zgadzam, takie 5 na 10, 50% pozytywnych, 50 negatywnych, to na razie ocena właściwa dla tej gry. Możliwe, że znajdzie się tu jakiś obrońca tego tytułu, że ta gra ma potencjał, że to może być kiedyś fajne, że grę robi 5 osób, więc trzeba tutaj dać bardzo dużo na wstrzymanie w ocenie. No i grę robi 5 osób, od blisko 3-4 lat, przez ten czas się pojawiły inne tytuły, które zostały zrobione lepiej przez taką samą ilość ludzi. Są feature'y, które na tle innych survivali są tu jednak mega, ale to za mało, to za długo, dlatego nie wieszczę tej grze sukcesu, mimo to, no ale mogę się zawsze mylić, prawda? Zobaczymy.
Na koniec materiału tradycyjna scenka końcowa z dwoma innymi materiałami po prawej stronie. U góry jest najnowszy wrzucony na kanał, pod nim jakiś inny, może jakiś survival właśnie YouTube wam tutaj zaproponuje. Z lewej strony opcja pozostawienia subskrypcji tego indyczego kanału. No i to chyba, cóż, wszystko. Tyle.